Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku serii Mierzymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was duży przegląd białych koszulek. Mam tutaj zarówno koszulki z dekoltem litery V, ale także z okrągłym dekoltem z różnych sieciówek. No i sprawdzimy, która sieciówka robi to najlepiej, które wypadają najlepiej pod względem jakości, ceny, także jak one będą leżały, wszystko pokażę Wam na sobie. Wiem, że dla niektórych może być to nieco nudny film, ale wiem, że też wielu osobom pomoże, ponieważ ciężko jest bardzo znaleźć fajne basiki. Także mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu. Jeśli macie jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć w takich przeglądach, ogólnie w odcinkach serii Mierzymy, to piszcie na dole w komentarzach i też jeśli chodzi o basiki, co chcielibyście zobaczyć w następnej kolejności. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki serii Mierzymy pojawiają się raz w tygodniu. Są to przeglądy jednej kategorii, jednej marki, czy gotowe stylizacje, tak jak też było w przypadku poprzedniego odcinka tej serii. Także jeśli Was to interesuje, to zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić następnych filmów na kanale, także pojawiają się odcinki beauty, recenzje kosmetyków oraz makijaże. Wszystkie koszulki zamówiłam w rozmiarze L, także porównamy sobie tutaj także rozmiarówkę między tymi sklepami. Zaczniemy od tych tańszych sklepów i powoli będziemy właśnie iść w stronę tych nieco droższych. Oczywiście wszystkie tutaj znaczniki znajdziecie na pasku, także możecie przejść do sklepów, które Was konkretnie interesują. Na pierwszy rzut idzie marka Sinsay i mam na sobie koszulkę, którą dostaniecie w cenie 10 zł. Jest to zdecydowanie najtańszy basic, jaki udało mi się znaleźć. Oczywiście linki do wszystkich tych koszulek znajdziecie na dole w opisie. Ta koszulka jest 100% bawełniana, raczej taki bardziej regularny fit. Jeśli chodzi o tę koszulkę, nie jest to oversize. Jak widzicie, też rękawy są dopasowane. No i ogólnie układa się dobrze. U mnie w przypadku większego biustu wydaje mi się, że większy rozmiar wyglądałby w przypadku tej koszulki lepiej, ze względu na to, że tutaj ten materiał mi się nieco marszczy w biuście i rozciąga tutaj właśnie w tym miejscu. Na dole, jak widzicie, już wszystko wygląda fajnie. Materiał to jest tak cieniutki, bawełna. Celowo założyłam dzisiaj te shorty, żeby sprawdzać też, czy będą one prześwitowały, jak bardzo będą one prześwitowały, ponieważ niektóre już było widać, miałam w rękach, że są mocno prześwitujące. Ja mam na sobie biustonosz, który jest takim ciemnym odcieniu nude i faktycznie on nie jest widoczny, ale w momencie, kiedy byście miały ciemną bieliznę na sobie, no to będzie to akurat widoczne i prześwitywało. Cieniutki materiał nie jest może jakoś najgorsza jakościowo, w sensie ta bawełna, taka standardowa bym powiedziała. Wiadomo, że nie ma co też oczekiwać w sumie, jeśli chodzi o jakość za 10 zł, ale no, też nie jest najgorzej. To nie jest jakby taki fit, dopasowanie, jak ja bym wybrała. Według mnie to jest fajna opcja dla raczej młodszych osób, chyba że lubicie po prostu taki krój. Ja się nie czuję z tym kroju najlepiej. Do mnie osobiście to nie pasuje, ale jakby sama w sobie koszulka jest ok. Przechodzimy do drugiego sklepu, jest to marka House. Na sobie mam pierwszą propozycję i jest to koszulka w cenie 20 zł. Jest w literę V dekolt i mamy kieszonkę po lewej stronie. Ogólnie dopasowanie takie bardziej już dopasowane faktycznie, nawet po części troszeczkę przymała jest na mnie ta koszulka. Tutaj mowa o rękawach, właśnie na ramionach, pod pachą jest ciasna, bo może nie jest jakiś taki duży dyskomfort, ale faktycznie gdybym miała ochotę ją zostawić, to wymieniłabym na większy rozmiar, mimo że zazwyczaj z koszulek w ogóle zamawiam M-ki, ale jeśli chodzi o takie basiki, to właśnie lubię taki biały t-shirt, według mnie najlepiej wygląda, jak jest luźny, no, ale to jest oczywiście, wiecie, preferencja osobista. Tutaj materiał już się różni, ten wydaje mi się znacznie lepszy jakościowo niż poprzedni, jest grubszy, jest mniej przezroczysta, jak widzicie. Ogólnie jest ok, być może bardziej spodobałaby mi się w większym rozmiarze, ale jak dla mnie ten dekolt jest po prostu zbyt mały i wygląda dziwnie, ze względu na to, że jest bardzo wysoko zakończony i sama nie lubię właśnie tego typu koszulek z kieszonkami, ale chciałam Wam zaprezentować właśnie taką wersję także, żebyście mogli sami podjąć decyzję, co Wam się podoba najbardziej. Druga propozycja z tego sklepu to luźna koszulka, przynajmniej tak jest określona, taka jest nazwa właśnie jej na stronie. Kosztuje 30 zł, jest 100% bawełna i faktycznie jest luźniejsza niż poprzednia. Tutaj rękawy są idealnie dopasowane, nie mam tutaj zbyt ciasno i tutaj na środku jest więcej luzu, ale nie podoba mi się, jak leży ona. Według mnie tutaj góra jest fajnie dopasowana, ale tutaj ten dół jest luźny, ale nie w taki sposób, jak powinien wyglądać oversize, tylko faktycznie jakby po prostu nie była dobra dla mnie, do moich tutaj proporcji ciała. Rękaw jest standardowej długości, dekolt mam tutaj zaokrąglony, ale jest on dosyć mały i ten materiał idzie mi tutaj na szyję i delikatnie jest odczuwalny. Materiał dokładnie taki sam, jak w przypadku poprzedniej. Tak samo się układa, także jest taki raczej sztywniejszy. Widać
widać każdą fałdkę, nie jest to taka, wiecie, luźna, lejąca się koszulka, tylko faktycznie widać tutaj wszelkie takie zagniecenia tego materiału i ja osobiście fanką nie jestem właśnie takiego materiału, jeśli chodzi o koszulki. Trzeci sklep to Bershka i mam tutaj jedną propozycję, czyli oversize'ową koszulkę. Ja lubię właśnie takie kroje, gdzie jest luźna po całości, zarówno tutaj na dole w tułowie, ale także ramiona są opuszczone, rękawy są luźniejsze. W takich krojach się bardzo dobrze czuję i też takie koszulki są fajne tutaj na przykład do związania i wtedy ten materiał się bardzo ładnie marszczy. To jest zdecydowanie mój typ, jeśli chodzi o koszulki. Tę dostaniecie w cenie 30 zł. Jest to 100% bawełna średniej grubości. Materiał, który nie jest prześwitujący, bardzo dobrze się układa naprawdę. Jest dekolt zaokrąglony, ale właśnie na idealną głębokość. Nie jest zbyt szeroki, więc tutaj fajnie i ładnie podkreśla szyję. Rękawy są podwinięte. Mamy tutaj też taki widoczny szef właśnie tutaj na rękawie i wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj wykonanie według mnie już się wyróżnia spośród tych, które do tej pory przymierzyłam i ta jak najbardziej mi się podoba. Jest dłuższa nieco, jak widzicie zakrywa mi prawie całe shorty, ale tak jest zazwyczaj w przypadku oversize'owych koszulek. No i tak jak mówiłam, takie są fajne do związania, do wsadzenia w spodnie, gdzie właśnie tego materiału jest więcej. Wtedy rzeczywiście mają swój urok najbardziej. Tę jak najbardziej polecam i lecimy dalej. Przechodzimy teraz do marki Stradivarius i pierwsza propozycja z tego sklepu to koszulka o zaokrąglonym dekolcie, kosztuje 30 zł. Jeśli chodzi o krój tej koszulki, to jest tutaj luźna w brzuchu, ale na górze jest zbyt mała, jak widzicie. Zbyt ciasno jest tutaj w materiale na biuście, przez co tutaj się nieładnie układa. Znowu występuje ta sama sytuacja, że rękaw tutaj pod pachą jest zbyt ciasno. No ja sama się lubię bardziej w oversize'owych, dlatego też tutaj tak nie do końca mi leży. Wiadomo, że w takim kroju wygląda się po prostu szczuplej, ale no nie do końca mi się podoba, jak to wygląda. I dziwię się, że to już jest też druga koszulka, która ma taką dysproporcję, że właśnie tutaj na tułowiu, na brzuchu jest luźno, a tutaj góra jest zbyt ciasna, co ja sama nie mam najmniej centymetrów brzuchu i właśnie tutaj szczególnie ten dół brzucha mam wystający. Tak jednak tutaj jest luz, a właśnie na górze tych centymetrów brakuje. Druga propozycja jest już, jak widzicie, z dekoltem w kształcie litery V, kosztuje 33 zł. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, już porównać z koszulką z House'a, to ten dekolt jest minimalnie głębszy. Nie aż tak bardzo, ale od razu moim zdaniem to wygląda lepiej. Ta koszulka też jest nieco zbyt ciasna tutaj w ramionach i w biuście może nie jest, ale dalej właśnie, jak widzicie, odznacza się tutaj właśnie pod pachą, więc to jest kolejna koszulka, która w przypadku większości biustu nie wygląda za dobrze, nie układa się ten materiał za dobrze. Tutaj do dopasowania zdecydowanie jest lepsze. Jest luz właśnie pod spodem, ale nie jest aż tak dużo i układa się naprawdę dobrze. Materiał ponownie dokładnie ten sam, głosiutki, delikatny, ta może minimalnie bardziej prześwituje, ale nie jakoś w znaczący sposób. Następna marka to Mojito i pierwsza propozycja z tego sklepu to koszulka o głębokim dekolcie w kształcie litery V, kosztuje 40 zł. No i co mogę Wam powiedzieć o tej koszulce, to ma zdecydowanie cieńszy materiał, dzięki temu jest taka nieco bardziej lejąca i zdecydowanie bardziej komfortowa dla ciała i też ładnie układająca się. Ma głęboki dekolt i tutaj ta głębokość mi się bardzo podoba. To jest taka idealna, ale niestety jest zbyt szeroki tutaj na samej górze, przez co rozchodzi się tutaj nieco za bardzo i pokazują się ramionczka, więc trzeba było je opuścić bardziej albo po prostu założyć całkowicie bez ramionczek, a więc to jest akurat jak dla mnie minus i też przez to tutaj się sylwetka zupełnie inaczej układa niż w przypadku takiego standardowego, ponieważ to przez to, że tu jest tak szeroko, bardziej poszerza właśnie w ramionach, niż wydłuża, tak jak w przypadku takich standardowych, głębszych dekoltów w literę V. Więc to mi się nie do końca podoba i jest minimalnie zbyt ciasne tutaj, jeśli chodzi o ten rękaw, to zakończenie. Tutaj jest właśnie taki podnięty materiał, wygląda to ogólnie dobrze, ale przez to po prostu jest nieco zbyt ciasne. Tak to jest dopasowanie, naprawdę dobre, ładnie się układa, ale przez to też, że jest o cieńszym materiale, to może bardziej prześwitywać, ale nie robi tego w jakiś znaczący sposób. Układ się nieco różni. Może w dotyku tak nie jest za bardzo wyczuwalne, ale faktycznie jest to 50% bawełny, 50% modalu. Modal jest tkaniną imitującą jedwab, czyli raczej taką gładszą, przyjemniejszą, ale faktycznie jest to odczuwalne i w dotyku jest jak 100% bawełna. Druga propozycja, jak widzicie, jest turbo mała i dziwię się, że tak może wyglądać rozmiar L. Jeszcze nie miałam takiego przypadku, żeby, wiecie, koszulka była aż tak opięta. Ona kosztuje 50 zł. Nie jest to
taki typowy basic, mimo że była w tej kategorii, to jak widzicie ma znacznie inne cechy niż w przypadku poprzednich propozycji. Jest to koszulka z półgolfem, z taką tylko nakładką na ramiona, a faktycznie jak bez rękawa, co wygląda nieco dziwnie. Jeszcze jak to jest, jak wiecie, koszulki mają taki krój jakby bez odcięcia tutaj, które tak nachodzą na ramiona z takim opuszczonym jakby ramieniem, no to jest okej, okay, a tutaj przez to, że jest to odcięcie na ramionach i jest tylko taki właśnie jakby daszek na ramionach, no to nie wygląda to według mnie dobrze. No jak widzicie, jest stanowczo dla mnie za mała, obstawiam, że nawet nie tyle jeden, co dwa rozmiary, co jest bardzo dziwne w przypadku tego rozmiaru. Jest za ciasno właśnie pod pachami, tu, w szczególności w biuście, jest bardzo naciągnięty, napięty materiał i wszędzie się tak naprawdę opina. Tutaj w przypadku materiału faktycznie widać różnicę i rzeczywiście ten materiał jest warty tej większej ceny. Jest grubszy, przyjemniejszy, taki elastyczny, czuć jakość zdecydowanie lepszą. Jest elastyczny mimo braku elastanu w składzie, ale mimo tego, że jest nieco grubsza, to jak widzicie wcale nie jest taka dobrze kryjąca i też delikatnie tutaj prześwituje. Ciężko sobie wyobrazić, jak ona będzie wyglądała, jakby była większa, ale no jeśli chodzi o samą rozmiarówkę, no to oceniamy na nie. Czas na handem. Pierwsza koszulka kosztuje 20 zł, ma głębszy, okrągły dekolt, cieńszą tkaninę, więc ona jest nieco bardziej lejąca i jak widzicie delikatnie oversize'owa. Jest sporo luzu tak naprawdę wszędzie, nawet w rękawku tutaj i ogólnie układa się naprawdę fajnie, odpowiednio tak naprawdę. Czuję fajny tutaj luz na szyi i to mi się bardzo podoba. Materiał jest przyjemny, gładki, cieniutki, ale jak widzicie nie prześwitujący. Nawet jak sobie tutaj napnę, wiecie, na shorty, to ten materiał nie jest widoczny z spodu praktycznie wcale, więc tutaj jak najbardziej mogę polecić mimo niskiej ceny, to faktycznie wszystko jest tutaj przemyślane. Druga propozycja jest bardziej klasyczna. Kosztuje 25 zł. Jest to lekko oversize'owa koszulka z dekoltem tutaj zaokrąglonym w idealny sposób, właśnie tak ładnie. Tam się jak najbardziej podoba. Jest właśnie luźna po całości. Wygląda bardzo ładnie na sylwetce, mimo lekko grubszego materiału. Nie jest jakoś bardzo sztywny, no ale faktycznie w pewnym momencie te zagniecenia tutaj, to układanie się materiału jest widoczne, ale leży naprawdę bardzo dobrze. Także tę koszulkę też jak najbardziej mogę Wam polecić. Trzecia propozycja to model typowo oversize'owy. Kosztuje 30 zł. I jak widzicie jest turbo luźna i długa, zarówno długie ma rękawy tutaj sięgające mi do łokcia, ale także jest na tyle długa, że zakrywa mi całkowicie shorty. Dla mnie ta długość byłaby jeszcze za krótka, żeby móc nosić tę koszulkę jako sukienka, ale w przypadku wzrostu typu 1,60 m, to wydaje mi się, że śmiało ta długość będzie akurat, ale sama lubię takie długie koszulki nosić na przykład do biker shortsów, które są jednak nieco dłuższe i wtedy wystają. Możemy sobie zawsze ją, wiecie, związać do woli, wsadzić w jednym miejscu w spodnie i jak najbardziej ograć nawet taką konkretną długość. Tutaj śmiało można wziąć mniejszy rozmiar o jeden, nawet spośród tych poprzednich modeli, ponieważ faktycznie one są raczej luźniejsze. No materiał się układa ładnie, ale ona była troszeczkę oporna, jeśli chodzi o prasowanie. Jak widzicie, mimo właśnie przeprasowania wszystkich tych koszulek wcześniej, to ta wygląda jakby nie była ruszona w ogóle i faktycznie ten materiał nie chciał za bardzo się prasować. No kształt jest fajny, jak dla mnie nieco zbyt duży, ale zmieniłabym ją na rozmiar mniejszy, wydaje mi się, że wtedy by była idealna. Kolejna marka to Reserved i pierwsza propozycja kosztuje 30 zł, jest to taki standardowy t-shirt z okrągłym dekoltem. No i powiem szczerze, że to jest pierwsza tego typu koszulka, która jest raczej z tych dopasowanych, lekko luźnych tutaj w tułowiu, która naprawdę leży dobrze i która ma też tutaj odpowiednią ilość materiału w rękawach. Jest w sumie dosyć dużo luzu, a góra jest taka bardziej dopasowana, ale to też będzie zależało po prostu od Waszej budowy. Ja mam ogólnie z natury trochę szersze ramiona, większy biust i przez to tutaj właśnie jest bardziej opięta sytuacja niż na dole. Chociaż rzadko mi to jakiekolwiek koszulki podkreślały, ale no teraz jak możecie zobaczyć, to nie pierwsza, która tutaj się bardziej opina. Grubszy materiał, przyjemny, dosyć gładki, nieprześwitujący, także ogólnie ta wypada jak najbardziej ok. Druga propozycja jest dekoltem literę V, kosztuje 30 zł. Jak widzicie, ten dekolt jest tak głęboki jak luje i wąski, dzięki czemu właśnie ta szyja jest wydłużona, ogólnie sylwetka jest wydłużona i to mi się bardzo podoba, w przeciwieństwie do tamtej koszulki z Mojito, wydaje mi się, już nie pamiętam. Średniej grubości materiał, który nie prześwituje, który ładnie się układa. Nieco jest zbyt mała tutaj na mnie w rękawach, na bicepsach mi brakuje tutaj materiału i jest ciasnawo. Ogólnie układa się naprawdę dobrze, ale niestety w przypadku większego
rozmiaru, tak żebym tutaj miała większy luz na rękawach, za luźna byłaby właśnie po całości, więc nie jest to akurat rozmiarówka dobra dla mnie. Jeśli jesteście ogólnie tutaj szczuplejsze w ramionach, w rękach, no to wtedy, wiecie, wasz rozmiar będzie odpowiedni. Tutaj bym musiała wybrać rozmiar większy. Ze mnie basic bardziej premium, jest to bawełna Prima i ten basic kosztuje 60 zł, więc cenowo tutaj wypada znacznie drożej niż poprzednie, ale szczerze, ten materiał jest tak przyjemny, jest tak gładki. Bawełna ogólnie, nawet jak jest gładka, to ma taką delikatną strukturę i jest ona wyczuwalna w przypadku koszulek. Tak tutaj jest całkowicie gładka, jest to materiał elastyczny, ponieważ tutaj są 2 albo 3% elastanu i faktycznie jest taka mocno rozciągliwa, ale też lejąca. Widzicie, jak pięknie układa się ten materiał. Ja uwielbiam właśnie w koszulkach lejący materiał, właśnie tym bardziej w takich basicach i ta jest niemalże idealna. No dla mnie to ten dekolt mógłby być nieco głębszy, ale tak czy inaczej to jest najlepsza koszulka do tej pory, zarówno pod względem jakości, układania się materiału, więc faktycznie jest warta tej większej ceny i od razu widać, że po prostu posłuży na długo. Przechodzimy teraz do Zary. Jak dla mnie Zara naprawdę robi dobre basiki i mam jedną już właśnie białą koszulkę o dokładnie takim kroju, więc wiedziałam, że tutaj będzie dobrze. Mam z innego materiału taką bardziej lejącą. Ja właśnie, jak mówiłam, lejące materiały lubię. Tutaj jest cienka bawełna i też świetnie się układa, jak widzicie. To jest pierwsza, która jest tak idealnie dopasowana, ma właśnie taki dekolt, jak lubię. Ona kosztuje 33 zł i jest takiej cienkiej bawełny, która nie prześwituje jakoś za bardzo, no trochę bardziej niż większość, ale dalej jest naprawdę ok. Jest dłuższa, idealnie dopasowana tutaj w rękawach, mam odpowiednią ilość luzu, czuję pełen komfort. Dekolt właśnie, jak lubię, jest głęboki, ale wąski tutaj po całości, no naprawdę układa się świetnie. Druga propozycja bardziej premium, ponieważ kosztuje 60 zł, jest z grubszej bawełny. Tutaj, jak widzicie, różnica w rozmiarówce jest znaczna i ta jest niestety zbyt mała tutaj właśnie w rękawach. Tu jest idealnie wszędzie, ale właśnie w rękawach pod pachą jest zbyt ciasno. Materiał jest w pełni kryjący, jak widzicie, nie prześwituje wcale. Ma bardzo dobrą jakość, przyjemny jest to materiał i układa się ogólnie dobrze. Nawet w biuście tutaj, tylko właśnie te rękawy mi tutaj ciągną materiał, więc to jest jedyny mankament, jeśli chodzi o tę koszulkę. Jakość materiału jest świetna, to jest taka wysokojakościowa, grubsza bawełna. Trochę mnie zdziwiła ta grubość i taka sama będzie w przypadku kolejnej koszulki Zary, którą wam pokażę, ponieważ przywykłam do tego, że właśnie te basiki w cenie 50-60 zł Zary zazwyczaj miały taki cieńszy, delikatny materiał lejący, a tutaj jest taka sztywna typowo. No i tak nie do końca mi się podoba, jak ona wygląda. Wiadomo, że tutaj krój nie jest idealny dla mnie, ale nie do końca podoba mi się, jak leży, mimo że są zbliżone do siebie z poprzednią. To sama wybrałabym właśnie tę tańszą wersję. Trzecia propozycja, tak jak już wspominałam, jest dokładnie tego samego materiału i cena to także 60 zł. Ta ma dekolt zaokrąglony i taki ściągaczowy bardziej i leży naprawdę dobrze. Ten rozmiar już jest idealny dla mnie. Właśnie ten model jest idealny dla mnie. Jest taki prostszy, lekko oversize'owy z dopasowanymi rękawami. Trzeba wypada świetnie i tutaj raczej możecie wybierać swój rozmiar bez problemu, gdzie w poprzedniej jednak już dopasowanie było znacznie inne. Ostatni sklep na dziś to Mango i pierwsza propozycja to koszulka w cenie 36 zł z zaokrąglonym dekoltem, krótkim rękawkiem i ogólnie też skróconą długością, tutaj jest zaokrągleniem właśnie, jeśli chodzi o zakończenie. Ta jest minimalnie dla mnie zbyt mała po całości, bardziej w sumie w biuście. Mam wrażenie, że tutaj ten materiał się bardzo ciągnie przy ruchu. Krój jest ogólnie ok, jest odpowiedni, dobrze się układa, ale tutaj w przypadku tego rozmiaru jest nieco zbyt mały jak dla mnie. Średniej grubości tutaj ta bawełna nieprześwitująca, dobrze się w miarę układa, także jest ok, ale nie jest idealna. Druga koszulka jest dokładnie tej samej cenie. Tutaj jest, jak widzicie, dekolt w literę niby V, ale nie ma tutaj takiego ostrego zarysowania, tylko jest bardziej zaokrąglony. Ten rozmiar pasuje na mnie idealnie. Materiał też się różni. Myślałam, że obie będą z takiego samego materiału. Ten jest przyjemniejszy, gładszy i jakiś tak bardziej luźny. Mam wrażenie, że lepiej się po prostu układa. Rozmiarowo właśnie wypada świetnie, nie napina się tutaj w żaden sposób. Sytuacja jest też krótsza. Mi ta długość jak najbardziej odpowiada, ponieważ ja zazwyczaj koszulki i tak wkładam spodnie, przynajmniej z przodu. To ogólnie jest super, ale właśnie dekolt nieco inny niż zazwyczaj. Jest taki szerszy tutaj po całości, zaokrąglony, lekko, więc sama wybrałabym inną opcję, ale
jak najbardziej mogę Wam tę koszulkę polecić. Następna koszulka jest z bawełny premium, kosztuje 50 zł. Tutaj faktycznie ta jakość materiału jest znacznie lepsza. Faktycznie jest bardzo przyjemna, turbo gładka, grubsza i naprawdę taka konkretna, porządna. I bardzo podoba mi się, jak leży. To jest taki typowy basic z zaokrąglonym dekoltem, który leży po prostu idealnie. Jest dopasowana tutaj w ramionach, ale nie jest zbyt ścisło. Jest lekko luźna, ale nie aż tak jak niektóre i tutaj właśnie w brzuchu w szczególności nie ma tutaj aż takiego nadmiaru materiału, jak mogli się zobaczyć w przypadku poprzednich. Grubszy materiał, nieprześwitujący, bardzo dobrej jakości. Ostatnie dwie koszulki są z takiego materiału, jaki lubię najbardziej, czyli właśnie taki lejący, cieniutki, przyjemny. One zupełnie inaczej się układają i ja zdecydowanie takie materiały preferuję. Ten t-shirt kosztuje 60 zł. Jest to wiskoza z 4% elastanem. Faktycznie jest turbo cienka, gładka i niesamowicie elastyczna. Model ciutka wersyjizowała w taki idealny sposób. Jest ładnie tutaj podkreślony biust i podkreślone ramiona, ale jak widzicie jest tutaj połączenie, jeśli chodzi o rękaw i idealnie się ten materiał układa. Idealna ilość luzu, nie za dużo, nie za mało. Tak naprawdę jest świetna, ma głęboki, zaokrąglony dekolt i prezentuje się mu naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ze względu na tak cieniutki i lejący materiał, to wszelkie takie ostrzejsze granice ubrań, które mamy pod spodem, tak jak właśnie tutaj te spodnie, czy granice od biustu nasza, będą się niestety odznaczać. No i jest to też materiał, który nieco bardziej prześwituje niż inne koszulki, które Wam pokazywałam do tej pory, tak czy inaczej, to i tak jest jedno z moich ulubionych tutaj z tego filmu. Tak się złożyło, że moja ulubiona koszulka z tego odcinka wylądowała na samym końcu. Tutaj faktycznie każdy element, każda moja preferencja, jeśli chodzi o tego typu bluzki, jest odhaczona na plus i to jest jak dla mnie t-shirt basicowy idealny. Tutaj ta sama cena, 60 zł, ten sam materiał, czyli wiskoza z 4% elastanem. No, materiał jest właśnie taki lejący, przyjemny, bardzo ładnie się układa. Mamy głęboki dekolt w kształcie litery V, właśnie tak jak lubię. Dopasowana jest bardziej tutaj na rękawach, są one podkreślone, a tutaj właśnie tak ładnie się układa na sylwetce, jest lekko luźna, no ale właśnie przyjemnie się tutaj układa. Tutaj pokażę w przypadku tej koszulki Wam właśnie opcję związaną, wsadzoną w spodnie, żebyście też zobaczyli, jaka jest różnica w przypadku właśnie takiej koszulki, a sztywniejszej. Tutaj ten materiał jest taki jakby delikatniejszy, nie załamuje się tak światło, tylko właśnie tak delikatniej to wszystko wygląda. A tak prezentuje się wsadzona spodnie, jak widzicie, są takie delikatne fałki tutaj tego materiału, ale według mnie układa się po prostu najlepiej, ale właśnie jestem ciekawa, jakie są Wasze preferencje, jeśli chodzi o biały t-shirt, jeśli chodzi ogólnie o t-shirty i która według Was wypadła tutaj najlepiej. Jak dla mnie to jest największy hit. Ta z Research to jest bawełny premium tak samo, ale tam właśnie ten dekolt był nieco zbyt płytki jak na mój gust. No i też ta oversize'owa z Bershki wypadła świetnie. Pośród tych koszulek, które dzisiaj testowałam, rzeczywiście te o cenie 50-60 zł, ten materiał mają znacznie lepszej jakości niż pozostałe. To by było, słuchajcie, na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!